22 kwietnia 1944 roku do hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau przywieziony został w kolejnym transporcie Żydów przeznaczonych na śmierć Henryk Mandelbaum. Wcześniej w Auschwitz-Birkenau została zgładzona jego rodzina. Henryk otrzymał numer obozowy 181 970. I został przydzielony do Zonderkomando. Przed swoją śmiercią czeskiemu dziennikarzowi opowiedział, czego był świadkiem. Świadectwo Mandelbauma jest dokumentem historycznym relacją z pierwszej ręki o eksterminacji Żydów. W skład Zonderkomando wchodzili młodzi silni mężczyźni, wybrani z transportów przez SS-manów. Jeśli któryś odmówił, był natychmiast rozstrzeliwany. Zresztą po około trzech miesiącach członkowie zonderkomando byli uśmiercani i zastępowani kolejnymi. Do Auschwitz-Birkenau przybywały koleją codziennie nowe transporty Żydów, upchanych w wagonach jak sardynki. Każdy transport przeciętnie wynosił 2000 osób. Gdy pociąg przybył do rampy obozowej, wrzeszczący z psami SS-mani rozdzielali, wycieńczonych ciężką podróżą, ludzi na dwie grupy. Kobiety, dzieci, starsi i niesprawni szli na jedną stronę, a silni młodzi mężczyźni na drugą. Pierwsza grupa, czyli około 75% przybyłych, od razu szła nieświadomie prosto na śmierć w komorach gazowych. Druga miała pracować w niemieckich zakładach chemicznych IG Farben. Zonderkomando uspokajało przybyłych, przekonywało ich, że wszystko będzie dobrze. Za każdą grupą podążał ambulans ze znakiem Czerwonego Krzyża. Zawsze jechał na końcu kolumny. Było to oszustwo, mające uspokoić ludzi. Tak naprawdę karetka przewoziła puszki z ziemią okrzemkową nasyconą cyjanowodorem cyklon B. Zonderkomando towarzyszyło im do miejsca, w którym rzekomo mieli się umyć, zanim trafią do bloków mieszkalnych w obozie. Wchodzili do podziemnych łaźni, gdzie rozbierali się. Zachęcano ofiary do spisania swego dobytku i zapamiętania numerów swoich wieszaków. Rozdawano im mydło, ręczniki i szczoteczki z pastą do zębów. Mówiono im, że gdy wyjdą spod prysznica, będzie czekał na nich posiłek. SS umieściło nawet tabliczkę – myjcie się szybko, dopóki woda jest ciepła. Czasami ofiarom przygrywała orkiestra. Nieświadomi ludzie w miarę zapełniania się łaźni nabierali podejrzeń, że to niemożliwe, aby taka duża ilość osób mogła się wykąpać. Chcieli wyjść, ale SSMani, bijąc, upychali ich i zamykali drzwi. Gdy w łaźni tłoczyło się coraz więcej ludzi, ich niepokój wzmagał się, ale było już za późno. Czasem łaźnię wypełniało tysiąc osób naraz. Ogarniała ich panika i rozpacz, ale nie było już ucieczki. Zamiast wody do pomieszczenia naziści wsypywali około sześciu puszek cyklonu B. W ciągu około dwudziestu minut umierali. Wielu wydrapywało paznokciami modlitwy na ścianach. Pozostali jęczeli i krzyczeli. Po tym czasie jęków i krzyków które esesmani nazywali Wielkim Grzmotem, w komorze zalegała cisza. Bywało jednak, że cała komora rozbrzmiewała śpiewem. Ku zdziwieniu strażników śpiewano Hatikwę, która jest dziś hymnem Izraela. Po otwarciu drzwi komora była wypełniona stosami powykręcanych ciał. Zwłoki były zabrudzone odchodami, krwią i wymiotinami, co świadczy, w jakich cierpieniach umierały ofiary. Zonderkomando wyciągało je z komór, potem obcinali im włosy, wyrywali złote i srebrne zęby, sprawdzali czy w uszach, nosie i ustach oraz w pochwach kobiet nie została ukryta biżuteria lub coś cennego. Ciała układano w sterty i transportowano windą do krematorium położonego nad łaźnią. Jedno krematorium miało 15 pieców wyłożonych szamotem i zaopatrzonych w agregaty tłoczące powietrze. Inżynierowie firmy budującej krematoria przyjeżdżali regularnie, aby ulepszać piece. Producenci pieców z dumą umieszczali na nich swoje logo. Na metalowe nosze układano trzy ciała, plus na wierzch małe dzieci. Dwóch wsuwało je do pieca, a trzeci długim pogrzebaczem wpychał dalej, by można było zamknąć piec. W jednym krematorium w 15 piecach w ciągu 20 minut spopielano 45 zwłok, nie licząc dzieci. Tych krematoriów było pięć. Nawet jeśli nie było transportów, krematoria działały z powodu wysokiej śmiertelności wśród więźniów, chorób, rozstrzeliwań i wykańczających apeli. Apele były codzienną torturą rozpoczynaną o szóstej godzinie rano, bez względu na pogodę. Więźniowie musieli stać na baczność przez wiele godzin. W zeznaniach więźniów pojawia się określenie muzułmanin, czyli ludzi bliskich śmierci. Podczas apeli najsłabsi opadali na kolana i opierali głowy na ziemi, jak modlący się muzułmanie. Zastrzeliwano ich, skopywano na śmierć, lub pozostawiano, by umarli. Ilość ofiar była tak duża, że krematoria nie nadążały. Wtedy dodatkowo palono zwłoki w wielkich dołach. Zmarłych podczas transportów. I tych, którzy byli zbyt słabi, by wyjść z wagonów o własnych siłach, wrzucano na ciężarówkę, która wysypywała ich do dołów paleniskowych bez względu na to, czy żyli, czy nie. Na koniec wywiadu czeski dziennikarz zapytał Henryka Mandelbauma, gdzie był Bóg. Henryk sarkastycznie się zaśmiał i odpowiedział. Że z powodu tego, co widział w Auschwitz-Birkenau, nie może być wierzącym w Boga. W poprzednim rozważaniu o obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, na podstawie Biblii, wykazałem, że Bóg nie jest temu winien. Tak jak napisała Zofia naukowska w książce Medaliony to ludzie ludziom zgotowali ten los. Witam bardzo serdecznie na kanale YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Dzisiaj mamy rozważanie drugiego odcinka dotyczącego Auschwitz-Birkenau. Gdzie był Bóg? Dlaczego do tego dopuścił? Wszyscy z Was, którzy by chcieli otrzymać materiał dzisiejszego rozważania, wydruk, bardzo proszę, aby do nas napisali, wtedy drogą elektroniczną ten wydruk zostanie im wysłany. Nie zapominajcie subskrybować naszego kanału. Naciśnijcie dzwoneczek, również pozostawcie jakieś opinie, jakieś komentarze, a także prosimy o wsparcie finansowe dla naszej działalności, byśmy mogli się rozwijać. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie pod dzisiejszym filmem. Wracając do tematu, Biblia, odsłaniając kulisy historii, wskazuje, że ludobójstwa w obozach zagłady dopuścili się hitlerowcy, których umysłami zawładnęły moce ciemności. Dzisiaj odpowiem na pytanie. Jeśli Bóg nie jest winien istnieniu obozów zagłady i potworności, jakie tam się działy, dlaczego dopuścił do tego? Pierwszą sprawą, którą musimy rozwikłać, to wolna wola człowieka jego prawo do podejmowania własnych decyzji i wyborów, nawet tych niewłaściwych prawo narodów do samostanowienia o swojej przyszłości. Bóg nie jest tyranem, despotą i dyktatorem. Nie rządzi totalitarnie. Jego władza opiera się na miłości gwarantującej światu dobro. Bóg szanuje wybory swoich stworzeń, nawet jeśli są one niezgodne z Jego wolą. Człowiek stworzony na obraz Boga był doskonały i wolny. Mógł kochać Boga, ale nie musiał. Mógł odrzucić jego wartości albo je uznać. Do niego należał wybór. Bóg nie stworzył nas bezmyślnymi automatami, odgórnie sterowanymi, zaprogramowanymi robotami, pozbawionymi własnej woli. Bóg nie sparaliżował Ewy, gdy wyciągnęła rękę, aby zerwać owoc z drzewa poznania dobra i zła. To był jej wybór. Musiał się z tym pogodzić. Bóg nie odebrał pamięci Lucyferowi, gdy powiedział swojemu Stwórcy nie. To była jego decyzja. Bóg przyjął ją do wiadomości. Obdarzając nas wolną wolą, Bóg dał nam instrukcję, jak powinniśmy postępować, by nasze życie było szczęśliwe. Zawarł je w dziesięciorgu przykazań. Stary Testament sprawozdaje, że Bóg ogłosił dekalog na górze Synaj. Relacja biblijna podaje ciekawe szczegóły tej historii. Popatrzmy na drugą księgę Mojżesza, czyli Księgę Wyjścia. 31. rozdział i werset 18. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne zapisane palcem Bożym. Przeczytajmy teraz 32 rozdział i tam wersety 15 i szesnasty. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym. A pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach. Abyśmy zrozumieli, jak ważny jest dekalog, Bóg spisał go osobiście. Czy Mojżesz, wykształcony w Egipcie, nie mógł ich spisać pod dyktando Boga? Przecież umiał pisać, i to przynajmniej w dwóch językach, hebrajskim i egipskim. Bóg spisał dekalog tak jak czytaliśmy osobiście, abyśmy zrozumieli, że jest boskiego pochodzenia i święty. Jeśli darzymy autorytetem tekst Starego i Nowego Testamentu, spisany ręką ludzką, aczkolwiek autorzy biblijni spisali go pod natchnieniem, to o ileż bardziej powinniśmy traktować poważnie dekalog, którego przykazań Bóg nie dał spisać człowiekowi, ale dokonał tego sam osobiście. Dekalog Bóg wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Dla 80-letniego Mojżesza zniesienie dwóch ciężkich skalnych płyt do obozu izraelskiego. Mogło być uciążliwe, zwłaszcza, że miał do przejścia trudny teren wysokogórski. Przecież w tamtym czasie znano już bardziej poręczne materiały piśmiennicze dość trwały papirus, tabliczki drewniane pokryte woskiem, tabliczki gliniane. Bóg wskazuje, że przykazania to nie pismo na piasku czy innym kruchym materiale piśmienniczym. Boże prawo, Spisał na kamieniu. Kamień jest trwały, odporny na różne czynniki, opiera się upływowi czasu. Podobnie dekalog jest ponadczasowym i niezmiennym prawem życia. Prawo Boże zawiera fundamentalne zasady właściwego postępowania gwarantujące szczęście. Gdy Bóg przez Mojżesza zaapelował do Izraela. Aby zaakceptował dekalog, oświadczył, że jest to sprawa życia i śmierci, dobra i zła, a wybór należy do człowieka. Popatrzmy na Piątą Księgę Mojżesza, czyli Księgę Powtórzonego Prawa. Rozdział 30. Przeczytajmy wersety 15 i 16, a następnie 19. Patrz! Kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan. Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, aby żył Ty i Twoje potomstwo. W słowach powyższego apelu, wzywającego do przestrzegania dekalogu, dostrzegamy inną ważną kwestię. Jest nią powszechne prawo przyczynowości, innymi słowy prawo przyczyny i skutku. Wszystko, co się dzieje wokół nas, ma swoją przyczynę. Każda przyczyna powoduje określony skutek. W wolną wolę człowieka i w prawo narodów o samostanowieniu wpisane jest powszechne prawo przyczynowości. Jakakolwiek decyzja i wybór człowieka rodzą określone skutki dla niego samego i otoczenia. Gdyby Bóg za nas podejmował decyzję, utracilibyśmy wolność. Wolna wola byłaby tylko mitem. Ale wtedy powszechne prawo przyczynowości nie dotyczyłoby nas i nie odpowiadalibyśmy za swoje postępowanie. Kobieta wybiera sobie mężczyznę na męża. Starsi udzielają jej rad, aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Dostrzegają rzeczy, których ona nie widzi. Czy weźmie je pod uwagę? To od niej zależy. Wyboru dokonuje ona. Jej wybór spowoduje określone skutki: albo będzie szczęśliwa, albo nie. Taternik wie, że grawitacja jest nieubłagana, ale to on podejmuje decyzję. Czy Bóg mógłby go powstrzymać? Pewnie, że tak. Ale czy Taternik musi się wspinać? Nie musi, ale chce. Taki jest jego wybór. Podejmuje ryzyko na swoją odpowiedzialność. Adrenalina to jego sposób na życie. Gdy zginie, kto jest temu winien? Przy drogach, w miejscach wypadków znajdują się krzyże z napisem Bóg tak chciał. Czy Bóg chciał, aby młody człowiek zginął w wypadku motocyklowym? Czy nie wiedział ten młody człowiek, że śmierć lubi jeździć szybko i że praw fizyki nie da się oszukać? Gdy 45-letnia kobieta umiera na raka płuc z powodu palenia, kto temu jest winien? Była świadoma, do jakich skutków może doprowadzić ją nauk. Ale to ona dokonała wyboru, nikt ją do tego nie zmuszał. Gdyby Bóg jej zabronił palić, to by uznała go za tyrana, bo przecież ona jest dorosła, więc niech nikt się w jej życie nie wtrąca. Bóg dał nam rozum i boskie prawa zapisane w Biblii, abyśmy ich używając uniknęli problemów. A potem na grobach tych, co nie słuchali rozsądku i łamali prawa natury, wypisujemy, że Bóg tak chciał. Adolf Hitler w 1934 roku, po śmierci prezydenta Hindenburga. Przyjął tytuł Firera i kanclerza Rzeszy, otrzymując w ten sposób pełnię władzy. W 1936 roku odbyły się w Niemczech wybory do Reichstagu. 99% wyborców poparło Hitlera, czyli cały naród w zasadzie. Finansjera niemiecka poparła Hitlera. Jego polityka dawała nadzieję wyjścia z kryzysu poprzez zbrojenia. Wiedzieli do czego prowadzą zbrojenia, ale biznes był ważniejszy. Dla Niemców Hitler stał się mężem opatrzności. Takiego przywódcę chcieli mieć. Głosił hasła, które trafiły na podatny grunt: Niemcy narodem wybranym, ekspansja na zewnątrz, zdobycie przestrzeni życiowej, antykomunizm, antysemityzm, bo to Żydzi są wszystkiemu winni. Całe Niemcy poszły za Hitlerem. Kościoły i związki wyznaniowe w większości deklarowały lojalność wobec Hitlera. Czy chrześcijańskie Niemcy? Katolickie południe i protestancka północ były nieświadome dekalogu? Czy Bóg mógł powstrzymać Hitlera? Mógł. Ale wtedy wolna wola jednostki i całego narodu byłaby tylko mitem. Bóg musiałby wtedy podobnie postąpić wobec faszystowskich Włoch, Japonii i wielu innych państw. Słowem, Bóg musiałby zniewolić cały świat. Gdy Hitler łamał postanowienia Traktatu Wersalskiego, państwa zachodnie nie reagowały konkretnie. W 1935 roku Hitler drogą plebiscytu przyłączył zagłębie Sary do Niemiec. 90% głosujących opowiedziało się za przyłączeniem do Niemiec. W tym samym roku wprowadzono obowiązkową służbę wojskową. W 1936 roku wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej nadrenii. Niemcy zbroiły się na potęgę, łamiąc wszystkie nałożone na nich ograniczenia. W latach 1937-1938 zawarły sojusze z Włochami i militarną Japonią. W 1938 roku Hitler dokonał Anschlussu Austrii. Państwa zachodnie mimo tego nadal prowadziły politykę ustępstw wobec III Rzeszy, aby zachować pokój. Przykładem może być konferencja w Monachium w 1938 roku, na której zgodziły się na rozbiór Czechosłowacji. W 1939 roku Hitler zajął Czechosłowację, potem Kłajpedę, zawarł sojusz ze Stalinem i zaatakował Polskę. Nawet wtedy państwa zachodnie nic szczególnego uczyniły, aby zatrzymać Hitlera, dopóki na nie nie uderzył. Taka była polityka mocarstw europejskich, a nie Boga. Józef Piłsudski przewidział, dokąd zmierza polityka Niemiec. Proponował już w 1933 roku wojnę prewencyjną przeciwko Niemcom, by nie dopuścić do wzrostu ich potęgi prowadzącej do kolejnej wojny. Anglia i Francja nie dały jednak temu posłuchu. Pismo Święte uczy, że łamanie bożych przykazań jest grzechem. W pierwszym liście Jana chciałbym odczytać następujący tekst, zawarty w trzecim rozdziale i wersecie czwartym. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech. Jest przestępstwem zakonu. Czyli inaczej mówiąc, grzech to jest łamanie Bożych Przykazań. Do czego prowadzi grzech? Do bólu, cierpienia i śmierci. Narody i rządy, łamiąc Boże Przykazania, doprowadziły do strasznej wojny, a winą za to obarczono Boga. Bóg mógłby temu zapobiec, pozbawiając ludzi wolnej woli. I czyniąc ich odgórnie sterowanymi robotami. Ponieważ wojny i tragedie spowodowane przez łamanie dekalogu dzieją się non-stop, Bóg musiałby zniszczyć całą ludzkość albo pozbawić ją wolnej woli. Bóg, nie odbierając człowiekowi wolnej woli i prawa samostanowienia o swojej przyszłości, dopuścił do wojny. Jednak okazał miłosierdzie, bo Hitler przegrał i wojna w miarę szybko się skończyła. Nauczyła ona ludzkość rozumu na tyle, że jak dotąd nie wybuchła trzecia wojna światowa i obozy zagłady na taką skalę nie powtórzyły się. Bóg dopuścił do II wojny światowej nie tylko z powodu poszanowania wolnej woli człowieka i prawa narodów do samostanowienia o swoim bycie. Kolejną przyczyną było wykazanie, że ludzkość utraciła zdolność prowadzenia polityki gwarantującej dobro i pokój. Dlaczego ludzkość utraciła zdolność prowadzenia polityki zapewniającej dobro i bezpieczeństwo? Dlatego, że Boże przykazania są lekceważone. Lekceważenie Bożego Prawa jest główną przyczyną problemów. Popatrzmy teraz na Księgę Proroka Izajasza, rozdział 48. Przeczytam wersety 17 i 18. Tak mówi Jahwe, Twój Odkupiciel, święty Izraelski. Ja, Jahwe, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Proszę bardzo, gdyby ludzkość zważała na Boże przykazania, Jej pokój byłby jak strumień, a Jej sprawiedliwość jak fale morskie. Od starożytności. Narody prowadzą politykę niezgodną z dekalogiem. Łamane są jego wymogi. Nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywie o kimś, nie pożądaj tego, co nie twoje, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To też nic dziwnego, że z tego powodu od pokoleń cierpimy. Przez upadek w grzech Ziemianie stali się ludźmi zepsutymi. Utraciliśmy pierwotną doskonałość i posiedliśmy grzeszną naturę. Muszę w tym miejscu odczytać pewne teksty biblijne. Zacznę od Starego Testamentu, Księga Proroka Jeremiasza, 17 rozdział, werset 9. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Takie jest serce człowieka. Taka jest nasza natura. Powszechny stan moralny ludzkości opisał również apostoł Paweł w liście do Rzymian i tam w rozdziale trzecim. Otwieram list apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział, wersety od 9 po 18. Posłuchajmy, cóż więc przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jadźmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Tak Paweł opisuje moralny, duchowy stan ludzkości. Pan Jezus Również przejrzał ludzką naturę i stwierdził, że ludzie są źli. Pozwólcie, że przeczytam wam pewien fragment z Ewangelii Łukasza, jedenasty rozdział i tam werset trzynasty. Pan Jezus powiedział: jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Zwróćcie uwagę, Jezus mówi, Wy, którzy jesteście źli. Boża opatrzność od zamieszłych czasów dawała Ziemianom możliwość panowania nad światem i szansę na lepszą przyszłość. Od 605 roku przed naszą erą panowanie nad starożytnym wschodem przejęła Babilonia. Czy jej panowanie zapewniło ówczesnemu światu dobrobyt i szczęście? Nie. Więc Bóg dopuścił do jej upadku w 539 roku przed naszą erą i dał szansę Persom na stworzenie państwa, które mogłoby zaprowadzić powszechny pokój. Ale w 331 roku przed naszą erą Persja została zdruzgotana przez Aleksandra Wielkiego. Czemu? Bo panowanie Persów oparte było na podbojach przemocy i wyzysku. Kiedy władza nad Starożytnym Wschodem przeszła w ręce Hellenów, otrzymali szansę uczynić egzystencję ludzkości sprawiedliwą. Tymczasem władcy helenistyczni bili się o władzę, prześladowali innych i prowadząc wojny, przysparzali cierpień narodom będącym w ich zasięgu. Toteż w 168 roku przed naszą erą pojawił się Rzym. Narzucił podbitym narodom Pax Romana, i mogłoby się wydawać, że będzie lepiej. Może dobrze się żyło elitom rzymskim, ale reszta świata uginała się pod jarzmem niewoli. Niewolnictwo było powszechne, niewolnicy byli źle traktowani, a gladiatorzy dla uciechy Rzymian nawzajem się zabijali. Gdy pojawili się chrześcijanie zwiastujący Bożą miłość, Rzym ich prześladował. Nie tak miał wyglądać świat. Więc Bóg pozwolił, aby w 476 roku Rzym padł pod naporem barbarzyńców. Wtedy zakończyła się epoka starożytna i rozpoczęło się średniowiecze. Czy nowy porządek świata zapewnił Europie byt wolny od zła? Żadne wojny nie rozwiązały problemów świata, i żaden rząd ani systemy polityczne nie przyniosły nam trwałego pokoju i sprawiedliwości. Przyszedł czas i dla Adolfa Hitlera. Chciał zapewnić Niemcom piękne życie w III Rzeszy, a co z innymi? Inni mieli być zgładzeni albo zniewoleni. Wydarzenia poprzedzające Drugą wojnę światową wykazują, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować trwałego pokoju i szczęścia. Przyczyna tego jest prozaiczna, wzajemna niechęć i antagonizmy, egoizm i obłuda w polityce międzynarodowej, słowem grzech w naszych sercach. W 1934 roku w Berlinie podpisano polsko-niemiecką deklarację o nieagresji. Gdy Polska zawarła z Wielką Brytanią porozumienie wzajemnych gwarancji, Hitler uznał, że tym samym złamała deklarację o nieagresji z 1934 roku i przystąpił do opracowania planu uderzenia na nasz kraj. Polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji okazała się z powodu złej woli Hitlera świstkiem papieru. Stalin, widząc zagrożenie, ze strony III Rzeszy zabiegał o stworzenie paktu zbiorowego bezpieczeństwa. W kwietniu 1939 roku rozpoczęto rozmowy w tej sprawie. Strona zachodnia, nieżyczliwa Związkowi Radzieckiemu, łudziła się, że III Rzesza skieruje atak na kraj Rad. Więc prowadziła rokowania lekceważąco. Jej delegaci byli osobami drugorzędnymi i pozbawionymi pełnomocnictw. Polska odmawiała współpracy ze Związkiem Radzieckim i nie zgadzała się na przemarsz wojsk radzieckich przez swoje terytorium w razie wojny z Niemcami. W tych warunkach porozumienia nie osiągnięto. Błędna polityka dyplomacji polskiej, niechęć do Związku Radzieckiego, konflikt z Czechosłowacją spowodowały izolację Polski i klęskę wrześniową. Za obłudę, egoizm i antagonizmy krajów europejskich i błędną politykę Józefa Beka i prezydenta Mościckiego naród polski zapłacił wysoką cenę. Gdyby mocarstwa europejskie Okazały więcej dobrej woli i chęci, by sobie pomóc. Gdyby Polska odrzuciła swoje uprzedzenia wobec Związku Radzieckiego, być może nie doszłoby do wojny. W 1920 roku zawiązano Ligę Narodów. Jej celem było utrzymanie pokoju na świecie. Okazała się bezradna i nie zapobiegła II wojnie światowej. W 1945 roku powołano Organizację Narodów Zjednoczonych. Ona też nie zapobiegła wojnom w różnych miejscach globu. Dlaczego? Dopóki w ludzkich sercach panuje grzech, rządy nie są zdolne zagwarantować pokoju i bezpieczeństwa. To nie Bóg, ale my musimy się nawrócić. Wtedy na świecie zapanuje pokój i dobro. Tak będzie do końca historii. Rządy obiecują lepszą przyszłość, ale ona staje się coraz bardziej niepewna i zakłamana. Dla ludzi myślących staje się oczywiste, że koniecznością jest interwencja i przejęcie władzy nad światem przez Boga. Spełnią się proctwa Biblii zapowiadające powrót Jezusa na ziemię, by zakończyć historię zła. Wypełnią się słowa modlitwy pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje. Starożytny prorok zapowiedział, że Bóg zakończy naszą cywilizację i ustanowi na ziemię Królestwo Boże. Popatrzmy na pewną starotestamentalną księgę, Księgę Daniela, drugi rozdział, i tam werset 44, gdzie zostało przepowiedziane, że za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Dlatego Bóg dopuszcza do różnych tragedii, ale do czasu. Pokazuje, że ludzie nie są w stanie zapewnić pokoju i dobra na świecie. Zatem jest słuszne, by Bóg zakończył historię i ustanowił na ziemi Królestwo Boże. Bóg daje do zrozumienia, że najlepszym w tej sytuacji rozwiązaniem jest powrót Jezusa i ostateczne zakończenie wielkiego boju między dobrem a złem i odnowa świata. Bóg stworzył istoty inteligentne, doskonałe i wolne, przedstawił im prawa gwarantujące dobro i życie. Niestety, Lucyfer, wykorzystując swoją wolność niewłaściwie dla swoich egoistycznych celów, przeciwstawił się Bogu. Jego plan był prosty: zarzucić Bogu niesprawiedliwość jego rządów, niesłuszność jego wymagań, zająć jego miejsce i przekonać wszystkich, że bez ograniczeń prawa Bożego świat byłby lepszy. Bunt Lucyfera, do którego doszło jeszcze przed stworzeniem Ziemi, został objawiony prorokom, a oni spisali go w świętych księgach Biblii. Popatrzmy teraz na niektóre fragmenty Pisma Świętego. Otwieram teraz Księgę proroka Izajasza. W Księdze proroka Izajasza rozdział czternasty i w czternastym wersecie czytam wersety od dwunastego po czternasty. Posłuchajcie. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu Jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. To były motywacje. Które kierowały Lucyferem, zająć miejsce Boga. Popatrzmy na księgę proroka Ezechiela. W księdze proroka Ezechiela interesuje nas rozdział 28. A więc otwieramy księgę proroka Ezechiela i tam rozdział 28. I w 28 rozdziale księgi Ezechiela czytam wersety. Od 12 po 15, a potem 17. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryl i onyx, szafir, rubin i szmaragd. Ze, złona, ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, Postawiłem cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych, nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świętności Lucyfer był wspaniałym stworzeniem postawionym najbliżej tronu Bożego ale doszedł do wniosku że jest tak wspaniały że w zasadzie po co ma służyć Bogu świat może jemu służyć Opanowała go zazdrość, nienawiść, i wstąpił na ścieżkę pychy, która go zaprowadziła do buntu przeciwko Bogu i powstania zła. Popatrzmy jeszcze na Księgę Apokalipsy, która znajduje się na samym końcu Pisma Świętego, 12 rozdział, przeczytam wersety 7 po 9, i następnie czwarty. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim anio jego aniołowie. Smok symbolizujący szatana przeciwstawił się Bogu, podważył jego sprawiedliwość, zakwestionował jego miłość. Doszło do konfliktu. Werset czwarty opowiada: A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. Jedna trzecia istot niebiańskich poszła za sugestiami Lucyfera. Dołączając do rebeli przeciwko Bożej Miłości i Sprawiedliwości. Czemu Bóg nie zniszczył Lucyfera? Czemu dopuścił do jego działalności, która przyniosła nam tyle nieszczęścia? Wyobraźmy sobie, że pojawia się opozycja, która oskarża rząd, starając się przejąć władzę. Jeśli rząd użyłby siły i zmusił opozycję do milczenia, spowodowałby, że naród przechyliłby się na stronę opozycji. Obywatele doszliby do wniosku, że opozycja miała rację, a rząd nie wiedząc jak wybrnąć z tej sytuacji, użył siły, nie mając żadnych argumentów na swą obronę. Takie rozwiązanie przysporzyłoby mu więcej kłopotów niż zwolenników. Coś takiego przerabialiśmy w Polsce w latach 80. XX wieku w związku z działalnością Solidarności i przemian ustrojowych. Dlatego Bóg dopuścił do buntu Lucyfera. Wykazał w ten sposób, że nie jest dyktatorem, nie sprawuje władzy totalitarnie, szanuje wybory swoich stworzeń i liczy się z ich zdaniem. Bóg dał czas Lucyferowi, aby udowodnił swoje racje. Istoty niebiańskie nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkały, nie znały zła. Postawa Lucyfera i jego zarzuty wobec Boga zdezorientowały je do tego stopnia, że jak przeczytaliśmy w księdze Apokalipsy, jedna trzecia aniołów poparła go. Bóg szanując zasadę wolności pozwolił Lucyferowi działać. Tylko tak Bóg mógł wykazać, że Lucyfer nie ma racji, a jego zarzuty są niesłuszne. Wszechświat obserwując poczynania Lucyfera sam miał się z czasem przekonać, czym jest zło, ponieważ szatan zdobył przewagę nad ziemianami. Ziemia stała się miejscem zmagań dobra i zła. Ziemia jest szkołą wszechświata. To, co się dzieje na Ziemi, pokazuje, jaki byłby świat bez Bożych praw. Do czego prowadzi odrzucanie dekalogu? Co się dzieje, gdy wykorzystuje się wolność niewłaściwie? Wszechświat obserwuje konflikt między dobrem a złem toczący się na Ziemi. Mamy to zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan w trzecim rozdziale, czytam wersety dziewiąty i dziesiąty. List do Efezjan, trzeci rozdział, wersety dziewięć i dziesięć. I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Jest tutaj mowa o nadziemskich władzach, o okręgach niebieskich, które obserwują ten wielki bój na Ziemi. Punktem kulminacyjnym tej edukacji na temat dobra i zła, odbywanej przez wszechświat w szkole, zwanej Ziemią, była śmierć syna Bożego. Na tę lekcję wszechświat musiał czekać cztery tysiące lat. Popatrzmy teraz na Ewangelię Jana. I w Ewangelii Jana zwróćmy uwagę na rozdział 12, a tam w rozdziale 12. Przeczytajmy sobie wersety 31, 32 i 33. Pan Jezus powiedział: Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć. Jaką śmiercią umrze? Życie Jezusa wykazało jego świętość. Nikt nie miał co do tego wątpliwości. Nawet opozycja, która go ukrzyżowała, wiedziała to. Nawet demony, widząc, jak Jezus czyni dobro, wyznawały, że jest Synem Bożym i składały mu hołd. Kiedy przywódcy żydowscy, inspirowani przez szatana, ukrzyżowali Jezusa, wszechświat wreszcie przejrzał i zrozumiał, o co naprawdę chodzi szatanowi. Śmierć Chrystusa udowodniła niewinność Boga. Ukrzyżowanie Jezusa zdemaskowało prawdziwe oblicze szatana. Tak jak Jezus powiedział, ukrzyżowanie go było wywyższeniem miłości Boga, a klęską szatana. Śmierć Chrystusa pociągnęła ku Bogu wszystkie szczere istoty pozaziemskie i ludzi tęskniących za doskonałym światem. Skoro więc dzięki ukrzyżowaniu Chrystusa Bóg okazał się sprawiedliwy, a szatan objawił całą swoją podłość, czemu Bóg wtedy już nie zakończył historii zła na ziemi? Wydaje się, że są uzasadnione powody takiej decyzji Boga. Pierwszy, przeczytajmy sobie pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i tam werset czwarty. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset czwarty. Paweł zapisał, który chce, Bóg, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Popatrzmy teraz na drugi list apostoła Piotra. I tam trzeci rozdział, i w trzecim rozdziale drugiego listu apostoła Piotra przeczytajmy sobie werset dziewiąty. Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział, werset dziewiąty. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Powyższe zapisy informują, że Bóg miłuje ludzkość i pragnie, aby jak najwięcej osób było zbawionych, daje każdemu szansę, zatem zwleka z zakończeniem historii, abym ja. I ty, i wielu innych, miało czas się upamiętać. Po drugie, Bóg pozwala na dalsze trwanie grzechu, aby zło w pełni dojrzało. Gdy niebiańskie byty przyglądają się złu na ziemi, pozbywają się złudzeń i przekonują się, że bez interwencji Boga ten koszmar nigdy się nie skończy, Bóg zakończy historię, gdy zło dojrzeje. I wszechświat przekona się, że Boża interwencja jest konieczna. Powrót Jezusa musi być aktem Bożego miłosierdzia, zamykającym koszmar tysięcy lat grzechu, a nie wyrokiem totalitarnego tyrana i dyktatora, nieliczącego się z opinią innych. Okrucieństwa, które działy się w Auschwitz Birkenau, Bóg dopuścił aby wszystkie myślące logicznie istoty mogły zobaczyć, czym jest zło i zgodziły się, aby Bóg jak najszybciej zakończył doczesną historię ludzkości.